Jan Twardowski tak pisał o krzyżu. Mój krzyż, co przyszedł z niewidzialnej strony, zna samotność w spotkaniu przy stole, niepokój i spokój bez serca bliskiego. Wie, że mąż wzdycha częściej niż kawaler. Nie dziwi się już Hegel, że w szkole dostawał po łapie. Nie każdy go rozumiał, krzyż wszystko uprości. Nie człowieka, o miłość prosi Boga. Od tego zacząć, żeby iść do ludzi. Wie i nie mówi, bo słowom przeszkadzają słowa. Milczenie nawet rybkę w akwarium obudzi. Dopiero żyć zaczniesz, gdy umrzesz, kochając. Mój krzyż, co przyszedł z niewidzialnej strony, wie, że wszystko wydarzyć się może. Choćby nie chciał tego, na przykład willa z barszczykiem czerwonym bez śniegu, choć przecież zimno i sam już raz o tej porze czasami krzyż ofuka, uderzy w wodzie. Z krzyżem jest się na zawsze, by sprzeczać się co dzień. Jeśli go nie utrzymasz, to sam cię podniesie, a szczęście tak jak zawsze, o tyle, o ile. Bywa, że się uśmiecha, gdy myśli zapewne, chce mnie zrzucić, zobaczysz, że ciężej bez mnie. Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, drodzy czciciele męki pańskiej, w czasie naszych rozważań podczas nabożeństw gorzkich żali spoglądamy na krzyż Chrystusa i pragniemy zagłębić się w tą wielką tajemnicę krzyża. Tydzień temu zastanawialiśmy się nad znakiem krzyża. Mówiliśmy, jak ten znak jest ważny w życiu chrześcijanina i nie można o nim zapomnieć. Dzisiaj natomiast chcemy popatrzeć, jak ludzie reagują, gdy na ich życiowej drodze pojawi się krzyż. Posłuchajmy na początku pewnego opowiadania. W latach 1978-85 prezydentem Republiki Włoskiej był Sandro Pertini, socjalista i ateista. Kiedy tylko został wybrany, przybył z oficjalną wizytą do Watykanu. Jan Paweł II spojrzał mu prosto w oczy i od tej chwili Pertini kompletnie się zmienił. Od tego dnia co tydzień dzwonił do papieża, do swojego, jak mówił, przyjaciela i długo ze sobą rozmawiali. Pewnego dnia po pracy, jak podają świadkowie, udali się na spacer. Widzieliśmy, że rozmawiają, że Pertini jest poruszony i w pewnej chwili dotarły do nas takie oto słowa. Ojcze Święty, w tej chwili w niebie ktoś bardzo mocno płacze. To moja mama. Ona widzi swojego syna ateistę u boku papieża, który jest jego wielkim przyjacielem. Po czym upadł na kolana i gorzko zapłakał. Słowa o matce, która płacze w niebie nad swoim synem ateistą, wystarczyły, żeby zrozumieć, że prezydent otworzył się na wiarę. Zobaczyliśmy wtedy, jak bliskie łączyły ich więzy. Prezydenta, który płakał, i Ojca Świętego, który choć był znacznie młodszy, patrzył na niego z troską i pocieszał jak matka dawnego syna. Z tą wielką, ojcowską miłością. Następnie podtrzymał go, pomógł mu podnieść się z kolan i przytulił do swojego serca. O tym, jak mocna była ich przyjaźń, świadczy pewne wydarzenie z ostatnich godzin
godzin prezydenta, kiedy umiera. Poprosił on, aby do szpitala przyszedł jego przyjaciel. Upłynęło trochę czasu, zanim personel kliniki zrozumiał, kim był ten przyjaciel. Ale w końcu prezydentowi udało się wypowiedzieć słowo papież. Na tę wiadomość Ojciec Święty natychmiast pojechał do szpitala. Ale żona Bertiniego postanowiła nie wpuścić go do sali. Była bardzo nieuprzejma. Nawet nie chciała popatrzeć w jego kierunku. Ojciec Święty nie nalegał. Wyjaśnił tylko, że został wezwany. Że przyjaciel w chwili śmierci prosi go o spotkanie. Widząc, że to na nią nie działa, w pewnej chwili spytał. Czy mogą choć usiąść na krześle? Będą blisko niego, siedząc na zewnątrz, pod drzwiami. Wolna wola, odpowiedziała żona prezydenta. Więc papież usiadł, wziął różaniec i powiedział z całkowitym spokojem. Proszę zauważyć, że nie ma żadnej potrzeby, żebym tam wchodził. Przyjaciel mnie potrzebował, więc przyszedłem i to wszystko. Jak gdyby chciał powiedzieć, Pani nie jest w stanie ustanowić żadnej bariery ani dla naszej przyjaźni, ani dla modlitwy. I zaczął modlić się na korytarzu przed drzwiami. Potem otworzył swój breniarz, a po modlitwie powiedział, on już odpoczywa w pokoju. Moi drodzy, bardzo często słyszymy opinię, że kogoś życie pokarało, bo popełnił grzechy, które sprowadziły na niego cierpienie. Nasuwają się tutaj różne przykłady. Pijany kierowca, który spowodował wypadek, a teraz musi poruszać się na wózku inwalidzkim. Alkoholik z uszkodzoną wątrobą. Kobieta czy mężczyzna chorzy na AIDS z powodu rozwiązłości czy narkomanii. Tak zwany syndrom poaborcyjny u kobiety po zabiciu poczętego dziecka i szereg innych przykrych sytuacji. Czy to Bóg zsyła na człowieka karę za jego grzech? Jak patrzeć na cierpienie, którego źródłem jest osobisty grzech człowieka? A może to człowiek przez swoją lekkomyślność wyciąga rękę po cierpienie. Czy z powyższego wynika, że życie chrześcijanina jest smutne, napiętnowane rozpaczą i beznadzieją? Czy to Bóg jest naprawdę okrutnikiem, znęcającym się nad swoim stworzeniem? Moi drodzy, posądzając Boga o okrucieństwo, mielibyśmy choć częściowo rację, gdyby nie ten sam Bóg, gdyby On nie przyjął ludzkiego ciała, gdyby nie wypił kielicha boleści do końca, gdyby stanął z boku i przypatrywał się obojętnie naszej męce, zachęcając nas do ochotnego niesienia krzyży. Warto podkreślić, że Chrystus cierpiał wolności, to znaczy podjął brzemię krzyża z własnej, nieprzymuszonej. Nie był przymuszony przez nikogo. Chciał nas on tylko ratować przed wieczną zgubą. Słyszymy w Ewangelii, pragnąłem stworzyć tę paschę z Panem. Paschę, po której nastąpił okrucieństwo, po którym nastąpiła kalwaria, męka i śmierć. Jezus nieustannie kieruje do nas słowa. Kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Paul Claudel powiedział, Bóg nie zszedł na ziemię, aby znieść czy wyjaśnić cierpienie, lecz aby je napełnić swoją obecnością. Któż więc z nas zrozumie tę tajemnicę? Przecież samo szczęście wstępuje na ziemię i ono uczestniczy w ludzkim nieszczęściu, by pomóc nam odnaleźć tą powrotną drogę do raju. Jakże trudno zrozumieć, że w krzyżu zbawienie, że w krzyżu ratunek, że w krzyżu
jest nasze ocalenie. Moi drodzy, są ludzie, którzy panicznie boją się krzyża. W ich obecności nie wolno mówić o krzyżu. Nie wolno mówić o cierpieniu, o bezsilności czy umieraniu. Oni zagłuszają tą prawdę o krzyżu. I dlatego w mediach ciągle mówi się o ludziach szczęśliwych, ludziach z poukładanym życiem. Pokazuje się tylko tych młodych, pięknych, idealnych ludzi. Bo człowiek chce choć na chwilę zapomnieć. Chce w sobie zagłuszyć to, co jest oczywiste. To, że każdy, gdy przyjdzie na to czas, stanie wobec swojego osobistego krzyża. I dlatego reklamy telewizyjne przyciągają i prześcigają się w coraz to nowych, lepszych i skuteczniejszych lekach przeciwbólowych. Dlatego filmy, seriale proponują życie na luzie, życie bez obowiązań i odpowiedzialności. A wszystkie to krzoły i kabarety próbują uśmiać ludzi. A co gorsze, próbują wyśmiać wszystko, nawet to, z czego śmiać się nie wolno. Pewien pisarz, Samuel Beloe, powiedział, smutne to, ale cierpienie jest chyba jednym z niezawodnym sposobem zbudzenia duszy ze snu. Popatrzmy na inny przykład. Gdy pacjenta chcemy zoperować, trzeba go najpierw uśmiać. Natomiast Bóg posługuje się cierpieniem po to, aby pacjenta, człowieka, obudzić ze snu, w który popadł poprzez długie trwanie w grzechu. Gdyby go krzyżem nie zbudzić, zginąłby już na wieki śmiercią wieczną. I do tych Pan Jezus skierował słowo. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, ten nie jest mnie godzien. Są jednak ludzie, którzy odważnie stają wobec krzyża, którzy bardzo dojrzale przyjmują krzyż. To ludzie, którzy nie uciekli spod krzyża, tak jak uczynili to apostołowie, ale trwają przy nim, tak jak Maryja, jak umiłowany uczeń. To są cała rzesza ludzi świętych, tych znanych z imienia i nazwiska i tych znanych jedynie samemu Bogu. I nikt chyba tak nie dowartościował krzyża w swoim życiu, jak Jan Paweł II. To on uczył, jak nieść krzyż, jak stanąć przy krzyżu i nie uciec. Krzyż cierpienia wrócił się w życie Jana Pawła II na różne sposoby. Był tym, który objaśniał sens krzyża. Służył i pomagał ludziom dotkniętym krzyżem. Ale był też i tym, który wielokrotnie doświadczył bólu i cierpienia. Szczególnie mam tutaj przed oczyma ostatnie lata jego życia, kiedy opadał z sił, kiedy błogosławił trzęsącymi się rękoma i głosił Ewangelię słabnącym z dnia na dzień głosem, kiedy pozdrawiał pielgrzymów więzionych na specjalnie przygotowanym podejście. Moi drodzy, on nie wstydził się cierpieć na oczach całego świata. Papieski fotograf Arturo Maria, o którym już wspominałem, powiedział: pamiętam, jak papież zachowywał się w domach dla chorych ludzi na trąd. Wielu z nas nie mogło nawet patrzeć na tych, powiedzmy, nieboszczyków, na ludzi zdeformowanych, na ludzi bez twarzy. A on ich dotykał, głaskał, przytulał do serca, całował, błogosławił, pomagał im jeść. Kiedyś przyklęknął tuż przy ślepcu i karmił go cierpliwie łyżeczką. To nie były tylko gesty. To była prawdziwa miłość, której dawał wyraz zawsze, kiedy tylko znalazł się przy kimś, kto tego potrzebował. A czy my, moi drodzy, potrafimy współczuć? Potrafimy zaopiekować się osobą chorą, cierpiącą? Czy odsuwamy od siebie? Ten wielki pontyfikat Jana Pawła II opierał się na trzech fundamentach. Pierwszym z nich była
druga modlitwa, drugim praca, a trzecim cierpienie. Moi drodzy, każdy z nas jest w drodze do Boga. Wszyscy jesteśmy w drodze do Boga. I już sama ta okoliczność nadaje sens każdemu dniu i każdej naszej godzinie. A jeżeli czasem jest to droga krzyżowa, to nasze szczęście. Bo dzięki właśnie tej drodze krzyżowej, naszej osobistej, najprędzej można będzie dostać się do Boga. Powtórzmy jeszcze raz. Jesteśmy w drodze do Boga. I tą samą drogą szli nasi poprzednicy. Tą drogą szli ludzie pierwszego i XXI wieku. A dziś ludzie chcieliby budować mleczne drogi. Drogi do nieba. Drogi płynące mlekiem i miodem. Drogi użycia i wyżycia się. Ale jak słyszymy w Ewangelii, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. A Jezus mówi również do każdego z nas, z osobna. Kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Jest tyle krzyży, co ludzi, a więc dla nikogo nie zabraknie krzyży. Dla nikogo nie zabraknie zwiastuna zbawienia. I pytajmy się dzisiaj, czy nie uciekam od krzyża? Czy nie zamuszam krzyża, uciekając od niego? Czy potrafię go przyjąć? A jak już jest, to czy go w sobie zaakceptowałem? Czy go przyjąłem? A przede wszystkim, czy go pokochałem? Bo moi drodzy, w krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu